Dzień dobry Państwu, zapraszam Państwa na kolejną rozmowę w ramach projektu Bezpieczna sieć, a moim i Państwa gościem będzie Pan Michał Bruszewski, dziennikarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry Panie Michale. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie Michale, rozmawiać będziemy o kradzieży tożsamości, jak to wpływa na cyberbezpieczeństwo. Mam takie pytanie, co z wyłudzeniami tożsamości w internecie? Jest to palący problem. Na pewno wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. Teraz zostało znowelizowane prawo właśnie, żeby ustrzec przed kradzieżami tożsamości. I myślę, że w tej nowelizacji tutaj widzimy ponad podziałami politycznymi zgodę co do tego, że to jest krok w pewnym sensie w dobrą stronę, bo jakoś to trzeba było rozwiązać, więc wymyślono pewne rozwiązania, o których zaraz powiem. Natomiast myślę, że ogólnie zaznaczając, jak bardzo palące jest kradzież tożsamości, myślę, że każdy, kto słyszał, a dużo się o tym mówi, o przypadkach, że na przykład ktoś na kogoś wziął kredyt, tak? I potem ta osoba nagle dostaje monity, dostaje windykację, że musi płacić ogromne pieniądze, to jest szok dla tej osoby, jeżeli to jest jeszcze osoba starsza, biedna, to niestety to jest krok, który można przepłacić zdrowiem, bo pomijając to, że taka osoba będzie zmuszana do tego, żeby płacić, na szczęście już nie, już tak nie jest, to sam szok zdrowotny, no może się odbić w ogóle na kondycji takiej osoby. I musimy pamiętać, że internet jest polem wolnej wymiany myśli. Internet jest ogromnym dobrodziejstwem naszych czasów, ale niestety są źli ludzie, którzy internet wykorzystują do swoich celów. Zresztą o czym już na antenie tutaj rozmawialiśmy. I kradzież tożsamości jest niestety taką metodą, tak jak była metoda na wnuczka przez telefon, to kradzież tożsamości to teraz jest taka dopracowana metoda na wnuczka, gdzie po prostu można kogoś okraść z tożsamości i coś złego na jego konto zrobić. Panie Michale, jak zmieniła się polityka odnośnie rejestracji kart SIM? To jest też ciekawe pytanie, dlatego że pamiętam, jaka była dyskusja ogromna, że będzie to ograniczenie wolności, że w Polsce trzeba będzie rejestrować karty SIM. Wprowadzono to już kilka lat temu i nie przypominam sobie żadnych negatywnych protestów z tym związanych, no bo to, że ograniczenie wolności. Jeżeli Państwo sobie obejrzą filmy gangsterskie z dawnych czasów, gdzie są dilerzy narkotykowi, to na stole oprócz narkotyków widzą Państwo masę kart SIM. Grupy przestępcze kupowały masowo karty SIM i po prostu je przekładali, część niszczyli i tak dalej. Ta anonimowość z kartami SIM to była patologia, która uniemożliwiała w ogóle policji pracę i rozgrywanie tych grup przestępczych. Jeżeli Państwo sobie zobaczą na materiały państwa islamskiego, na materiały grup dżihadystycznych, zobaczą Państwo masę kart SIM. Jeżeli Państwo zobaczą sobie komórki zakładane przez Rosjan, troli internetowych, którzy uczestniczą w wojnie informacyjnej Rosji, na każdym z tych materiałów po rozbiciu takiej grupy przestępczej zobaczą Państwo masę kart SIM. I w Polsce na szczęście udało się to wprowadzić. Nie jest to w żaden sposób inwazyjne dla kogokolwiek, ale ukróciło, można powiedzieć, w pewnym sensie ten proceder. Więc teraz ten SIM swapping, czyli podszywanie się pod kogoś, jest trudniejsze. Oczywiście hakerzy czy osoby biegłe w tych sprawach mogą to zrobić, ale jest to trudniejsze, więc można powiedzieć, te prymitywne grupy przestępcze potrzebują do tego specjalistów, żeby to zrobić. Natomiast jest to jedna z takich metod, która pozwala na walkę z terroryzmem, z przestępczością zorganizowaną, no i ze szpiegami. Widzimy, że to jest rozwiązanie powszechnie stosowane. Ja pamiętam po zamachach na World Trade Center, jak Amerykanie wprowadzali Patriotic Act, jaki to był hałas, jaki to był po prostu, jaka to była wielka debata, że to jest ograniczenie swobód obywatelskich i tak dalej. Ale z perspektywy czasu, czy ktoś w ogóle pamięta nawet nazwę tej ustawy? Nikt. I niestety my musieliśmy odrobić lekcję pod tytułem, na ile jesteśmy w stanie oddać tej wolności w internecie, czy to służbom specjalnym, czy to organom ścigania, czy to w ogóle państwu jako takiemu, żeby uniknąć tego rodzaju przestępstw. Niestety źli ludzie i złe grupy wykorzystały internet w złym celu i my musimy po prostu z tym to zwalczać. Panie Michale, to jak radzić sobie z takimi przestępstwami? No są na pewno instrumenty prawne, to znaczy na przykład zgłoszenie, że uważamy, że nasza tożsamość została wykradziona. Teraz zgodnie z przepisami, jeżeli dobrze pamiętam, jest 12 godzin blokady na taką tożsamość, na przykład nie można pobrać pieniędzy z banku, tak? Ale wydaje mi się, że to jest sankcja tych 12 godzin, to jest w ogóle minimalna. Jeżeli ona będzie faktycznie stosowana, to no jesteśmy w stanie przez te 12 godzin przeżyć bez wyciągnięcia tych pieniędzy. A z drugiej strony, jeżeli ktoś na przykład ukradłby naszą tożsamość i zaciągnął kredyty na 100 tysięcy złotych, dla ludzi, dla których to są w ogóle jakieś, to są pieniądze, których w ciągu roku nie zarobią, tak? To jest ogromna kwota.
I także to, że jeżeli ktoś ukradnie naszą tożsamość i to zrobi, to my nie musimy spłacać tego. I to jest właśnie coś, co też było bardzo problematyczne dla ludzi, no bo z jakiej racji, jeżeli ktoś ukradnie nam samochód i przy pomocy tego ukradzionego samochodu dokona skoku na bank na przykład, tak, albo jakiegoś wielkiego przestępstwa, no to przecież właściciel tego auta, jeżeli faktycznie został okradziony, jest ofiarą tych przestępców. No oczywiście zawsze jest stres, bo policja bada sprawę, ale jak się faktycznie okazuje, że to jest kradzione auto, było zgłaszane i tak dalej, no to przecież nikt takiego człowieka nie wsadza do więzienia. A w tym wypadku, jeżeli ktoś ukradł czyjąś tożsamość, to po prostu dostawał monity, windykację i nikogo to nie interesowało. W tym wypadku jest możliwe uniknięcie tego i to jest bardzo ważne. I to też moim zdaniem jest wyjście krok naprzód, żeby grupy przestępcze tego nie robiły. No oczywiście wymyślą inne metody. Mieliśmy na wnuczka, na policjanta, kradzież tożsamości, jakieś przestępstwa internetowe, wydzwanianie do ludzi, żeby instalowali jakąś aplikację, prawda, na telefonie, oni ją instalują, potem ta aplikacja okazuje się aplikacją, która ich szpieguje, wykorzystuje ich dane i tak dalej. To wszystko jest oczywiście bardzo skomplikowane i przestępcy starają się coraz bardziej to wykorzystywać, ale musimy pamiętać, że no jakieś reguły gry trzeba ustalić i na pewno musimy wzmacniać te departamenty cyberbezpieczeństwa, czy to w Ministerstwie Cyfryzacji, czy w służbach, czy w policji, czy w wojsku, wykorzystywać na pewno wiedzę naszych młodych ludzi, którzy kończą różne kierunki studiów, mamy wybitnych ekspertów, te korporacje zachodnie biją się o naszych pracowników, o naszych ekspertów, trzeba im po prostu zapłacić więcej niż te zachodnie korporacje, niech zostaną w Polsce, niech pracują w ministerstwach, nie pracują w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niech pracują w Ministerstwie Sprawiedliwości, niech pracują w innych po prostu miejscach, gdzie mogliby Polaków chronić przed cyberprzestępstwami, czyli wykorzystywać to cyberbezpieczeństwo. I w ten sposób tylko i wyłącznie, moim zdaniem, jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Panie Michale, bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był pan Michał Bruszewski, dziennikarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa, a nasza rozmowa odbyła się w ramach projektu Bezpieczna Sieć.